Ogromny plac budowy to najlepsze określenie trwających w mieście remontów drogowych. Do końca sierpnia w Ostrowcu realizowanych było 14 zadań remontowych. Część z tych inwestycji została już zrealizowana. Najbardziej newralgicznym punktem prac jest aktualnie remont odcinka ulicy Sienińskiej od Okulnej oraz remont ulicy Sandomierskiej. Wszystkie prace mają zwiększyć przepustowość dróg oraz zapewnić komfort jazdy dla mieszkańców Ostrowca. Miejscami ciężko. Ciężko, wie pan. Teraz to rondo to robią, tam paskudnie się jeździ. No. Dobrze, że tu zrobili dwukierunkowo, mi to jest, pomaga, nie trzeba koła robić po prostu. No, ale ogólnie wiadomo, ale remonty są, no to wiadomo, trzeba wytrzymać. Powinno być lepiej, potem, najpierw jest gorzej, żeby było lepiej. No są trochę już tego, no, problemy, ale nie ma tak, żeby koligowało coś. Nie ma kolejek dużych, korków. Ja nie widzę, żeby coś bardzo było przeszkadzało. No poprzednie korki. Miesiącami trwają remonty. A tu już, tu jak Kłogowskiego, Siedzińsko, to jest tragedia. Nie wspomnę o Rodzie. Inwestycje drogowe, które zostały zakończone w miesiącu sierpniu, to były 4 inwestycje, które były odebrane przez nas tak symbolicznie na ulicy Ogrodowej. To była ulica Ogrodowa, ulica Miodowa. Poszczególne jeszcze 2 inwestycje na terenach inwestycyjnych. Dwie drogi, czyli otwarcie terenów inwestycyjnych plus drogi wewnętrzne. Są to inwestycje, które łączna wartość tych inwestycji, które zostały zrealizowane, to jest ponad 16 milionów. W tej chwili zakończyliśmy w zasadzie pracę na odcinku od browaru do ulicy Głogowskiego, a rozpoczęliśmy, jak widać tam za moimi plecami, wykonywanie tego dolnego odcinka, który jest tak logistycznie bardzo trudny i od poniedziałku zostanie tutaj wstrzymany ruch na tym fragmencie tej ulicy. Udostępniliśmy do ruchu już całkowicie skrzyżowanie Sienińskiej i Głogowskiego. Mamy nadzieję, że to nie spowoduje jakichś bardzo wielkich utrudnień dla mieszkańców, jeśli chodzi o poruszanie się tutaj po centrum. Trwające i kolejne inwestycje, jakie zaplanowano w mieście do roku 2022, na dzień dzisiejszy wynoszą około 21 milionów złotych. Głównym wykonawcą prac na terenie miasta jest firma MPRD. Mamy jeszcze 2 takie duże zadania, które realizujemy równocześnie. Mianowicie w pobliżu ulicy Wardyńskiego wraz z ulicą Piwną, bo to jest kolejny kontrakt, który mamy z Urzędem Miasta, oraz budowa łącznika między ulicą Denkowską a przyszłym przedłużeniem ulicy Furmańskiej, gdzie też już zaawansowanie prac jest znaczące. Jeśli chodzi o ulicę Wardyńskiego, to w zasadzie ponad połowę prac już mamy zrobione. Inwestycji będzie więcej, ponieważ do Funduszu Dróg Samorządowych wpływają kolejne wnioski. Mamy bardzo dużo wniosków, jeżeli chodzi o remonty, czy przebudowę, czy budowę dróg. Mamy też część dokumentacji, która została zlecona. Jest to ulica, przedłużenie ulicy Miodowej, którą realizowaliśmy w tym roku i ona była realizowana od ulicy Jurzeckiej do ulicy Zwierzynieckiej. Teraz dalszy odcinek chcemy pociągnąć do ulicy Miodowej, czyli do ulicy Gościńca. To są odcinki ulicy Północnej, którą też chcielibyśmy przedłużyć do ulicy od Las Rzeczki, przedłużyć ją bezpośrednio do ulicy Jurzeckiej. Także jest parę projektów, które realizujemy, które chcemy zrealizować. Pandemia okazała się dla drogowców udogodnieniem, jednak teraz ruch po głównych arteriach Ostrowca wrócił do normy. Przykładem jest tutaj ulica Wardyńskiego. Trudności to tak jak zwykle przy remontach, tak, że czasem jakieś nieoczekiwane zdarzenia typu kabel czy jakieś inne uzbrojenie podziemne, a oprócz tego to, że po chwilowym takim zastoju, który spowodowała pandemia, czyli tych marcowych ograniczeniach w poruszaniu się, ruch wrócił do normy, tak, i mieszkańcy bardzo intensywnie korzystają z tej ulicy, bo taki jest jej charakter też. No i to powoduje największe niedogodności, bo trzeba uważać, tak, żeby komuś jakieś krzywdy nie zrobić. Jak zapewniają wykonawcy, większość prac na terenie Ostrowca powinna zostać zakończona jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od nadchodzącej zimy i warunków pogodowych.